Ile mamy tutaj pasywną regenerację? Many. Energy Regen 3,7. 3,7. Dobra, to teraz zobaczmy, jaki będzie Energy Regen, jak sobie podbijemy tą czapkę na 120. Uwaga, znaczy 110. Dobra. 3,7 było. A teraz mamy 3,8. Czyli przynajmniej o 0,1 nam podbiło. Czyli całkiem fajnie. Pasywna energia jest dużo fajniejsza teraz. Oj, bo ta rochetyna zaczęła tak dużo many żreć. Bo podbiłem ją na 112. Wiesz, kebab? Podbiłem rochetynę na 112 i tak zaczęła manę żreć, że po prostu się nie wyrabiam z tą maną. O, chwilka, bo tutaj jest akcja. Okej. No spoko, spoko, gościu. Nie wiem, dlaczego do wyjścia nie idziesz. Tylko jakaś takie świra tutaj wali, zakrętasy. Ale okej. Dostał. Nie dostał. Jezu, on ma... Co on robi? Wy tyfy, no nie wiem, no. Dobra, chłop ma royalki. Okej, ale... Co on robi, to jest dziwne. Dobra, dostał strzała. Nie wiem, co za pijany człowiek. Dobra, jest jakiś pieniążek. Oleją się. A kto się leje? Przepraszam bardzo. O, jaki fajny. O, jak biega. O, jak ucieka. O, jacie. Fajnie. Podobało mi się. O, kolego. O, kolego, kolego. Ja bym tutaj uważał, kolego. Twoje miejsce. Ha! Ale perdzik, ale perdzik, ale perdzik. Siadł elegancko. Nie wiem, czy dobiegnie, nie wiem, czy dobiegnie, nie wiem, czy dobiegnie. Dobiegnie, nie dobiegnie. Jach, jest! Ale perdzik, predict. Predict niesamowity. Dobrze siadło. Where are you going? A, tak się bawisz. Okej, okej. To ty już nie chcę. To ja przepraszam bardzo. Nie, no to na opuszczacz tak. Z takim bafikiem to już nie zrobię. Także sorry. 1700, no kurde, niby mam tą przewagę IP, ale będzie przypał. Nie wiem, czy powinienem. A, bo co tam? Chodź tu, gościu. Where are you going, boy? Się przepalił w 8-3, kurna. Niech, dobra, bo mnie zrobi za ktoś razem. Jak będzie tak mnie kajtował. Ech, dobra, odpuszczę to, bo on jeszcze ma pelerynkę na niewidkę. A to już nie wygląda tak różowo. Nie? Jest! Jest! Oj, ty nie! Jest! Jezus, ostatkiem! Ostatkiem go złapałem. Ojej, dobra. Ajajajajajajajaj, bardzo niefajnie, kolego. Bardzo niefajnie z twojej strony, że mi tak wybiegłeś brzydko. A spoko, już do ciebie jadę. Hehehe. Kolego, jestem tu. Pa, 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 zsiadam na łbie.
No! O kolego. Na to liczyłem właśnie. Na ten ruch liczyłem z twojej strony. Nie wiem, co miałeś w głowie, ale szanuję. Pyk. No cóż. No albo enchant po prostu, nie? Tyle ci to wystarczy. Kurde. Kolego. No, dobra, muszę użyć butów, bo nie damy rady. O, karamba! Okej. Pozwoli pan, że sobie podjadę, nie? Troszkę. No, jak się rzuca, kurde, skubaniec, no. Kiedyś tam po zajęciach coś gadaliśmy i on mnie tak po prostu klepnął. Wiecie, tak, niektórzy mają po prostu coś takiego, że lubią kogoś tak poklepać po rękach, nie? O, jo, ziomek, nie? I gościu mnie właśnie tak poklepał i tak mnie poklepał po jednej ręce, nie? I tak... Tak z dwóch stron naraz mnie poklepał? Miłosz, ale ty masz bary. Ty coś ćwiczysz? Ja w życiu na siłowni nie byłem. Ja po prostu mam taką budowę, dość szerokie ramiona mam. Nawet żona mówiła, że ja mam bardzo duże predyspozycje do tego, żeby właśnie jakąś kulturystykę uprawiać. Ale ja no jestem skisłem na miejscu, nie? Miłosz, ale ty masz bary. To jeszcze od takiej osoby, wiecie, która ćwiczy, nie? To się poczułem taki dowartościowany, rozumiecie? Parę lat później, jak przypakowałem faktycznie na produkcji, bo to było takie, wiecie, sytuacja, że kilka miesięcy, chyba 7 miesięcy pracowałem na produkcji przy maszynie, no i tam trzeba było cały czas, może nie duży ciężar, ale cały czas przerzucać. I po prostu zrobiła się taka... Takie zdrowe mięśnie się zrobiły, właśnie nie takie chorobliwe jak się pakuje dużo, tylko właśnie jak się często robi takie małe ćwiczenia, to ta tkanka mięśniowa się tak, można powiedzieć, zdrowo, naturalnie nabudowuje, bo wy tak jakby bardzo delikatnie nadajecie to obciążenie. No nie wiem jak to fachowo powiedzieć, nie? Bo ja się na tym jakoś super nie znam, ale jest to po prostu taki zdrowy, naturalny rozwój tej tkanki. I ja po prostu, no takie bicki mi się zrobiły na obu rękach. Nie dość, że właśnie byłem, że jestem taki w barach, to jeszcze miałem takie fajne bice po obu stronach, nie? I kiedyś tam po kąpieli, akurat byłem u rodziców na weekend, po kąpieli sobie szedłem, jeszcze koszulki nie założyłem i moja mama do mnie: Miłosz, ale ty przypakowałeś! Także rozumiecie, nie? Esport, te sprawy. Chociaż kurczę, ja mam cooldowny, on nie ma aż takich fajnych. Niby mała szansa, ale mógłbym go spróbować złapać. Jakbym teraz dał radę mu sperdżować obuwie. O kurde. Jest tutaj. O, dobry agent. Dobra, ale zrypał sytuację. Totalnie. Jezus, ale gościu zlamiłeś. 1 700 000. Jeszcze na tej niewidzce przekopem i sprzedał. A bazowało się na tym, że... O, kurde, fioletowa. Bazowało się na tym, że tam... O Jezus. Ale do dupy. Że tam był ten cooldown na demonce. Dość spory. I myk, pajączka. Pyk, rozwalony. 140 tysięcy, proszę bardzo. To są pająki. To akurat fakt.
O, jest takiej przypadkowej niebieskiej skrzynki, dostaje tyle samo co z pająka. O proszę. Patrzcie, jaki wariat. Nie wiem, gościu. Co ty zrobiłeś właśnie? Zabiłeś się. No dosłownie, gościu się zabił, nie? $700 000 za darmo, dziękuję. MK Love? Co to jest za uciekanie? O Jezu, Perdzika źle puściłem. Love? Co to za miłość do facetów? Chodź tu, gościu. I love you! No i co mam zrobić? Niech mnie kocha. Podzielę się z nim miłością. No chodź, buziaczka ci dam. No, please. Okej. Okay. I love you. Dobra, tego to jeszcze nie było. Także zobaczymy. Ale ja wam mówię już. Na tą chwilę jestem gigantycznie... Jestem gigantycznie nastawiony tutaj na takie... Na minus, no, na tego update. O kurde, 800 000 wysypał jeszcze ziomek. No. Dzięki, że wpadliście dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live'ie.